To jest to, co mamy na drutach, kiedy nasza plisa ma już odpowiednią długość, żeby wystarczyło nam w obwodzie w talii, pod biustem. I przypominam to, co napisałam we wpisie na stronie. Pamiętajmy, że ta plisa musi nam przejść przez biust. Kiedy ta długość jest odpowiednia, musimy naszą plisę połączyć w okrąg. I tutaj będę Was namawiać, nawet osoby bardzo początkujące, do tego, żeby ją połączyć graftingiem, czyli zszywając żywe oczka. Zauważcie, że końcówkę nadal mam na drucie, a początek zrobiony na prowizorycznym łańcuszku za sekundę na ten drut przełożę. Wprawdzie filmy o graftingu czy o szyciu sposobem Kitchenera już były, ale tym razem pokażemy je jeszcze raz, powolutku, już na tej plisie, tłumacząc oczko po oczku, co się będzie działo. Co się nam przyda? Oczywiście nasza robótka, oczywiście druty, bo obie części będą musiały się znaleźć na drucie. Oprócz tego przydadzą nam się nożyczki i igła do szycia dzianiny, czyli taka z dużym uszkiem, żeby przeszła nam włóczka, to po pierwsze. Po drugie, z czubkiem, który nie jest bardzo ostry, żeby było łatwiej pilnować, czy się przypadkiem nie wbijamy we włóczkę zamiast tylko w oczko. Tak przygotowane będziemy mogły przystąpić do zszywania naszego paska, naszej plisy. Od razu powiem, że gdyby były osoby, które na samą myśl o tym, że miałyby zszyć żywe oczka, wpadną w panikę, to można to oczywiście zrobić szydełkiem. I to pokażę za sekundkę teoretycznie, jak to zrobić, żeby było dobrze, ale mimo wszystko powiem jeszcze raz, bardzo namawiam do poeksperymentowania, tym bardziej, że mamy do zszycia raptem parę oczek, dobry sposób na nauczenie się czegoś, co wygląda później idealnie i nie będzie po tym śladu. Niezależnie od tego, czy będziemy zszywać, czy będziemy łączyć szydełkiem, musimy sobie drugi brzeg przełożyć na druty. I teraz uwaga, ja zrobię coś, co troszeczkę usprawni mi pracę. Ponieważ mam druty, które są rozkręcane, to ja je wykręcę. Tylko będę musiała uważać, żeby robótka mi z tego drutu nie zjechała. Jeżeli ktoś też chciałby mieć więcej pola manewru, większe pole manewru, to sugeruję przełożenie na druty skarpetkowe o takiej samej grubości lub minimalnie grubsze. Dlaczego minimalnie grubsze? Bo wtedy oczka będą nam się na drucie lepiej trzymały i będzie nam łatwiej zszywać. Jedną część mam, będę pilnowała, żeby mi nigdzie nie uciekła, to teraz drugą część od razu sobie tutaj uwolnię drut i pozbędę się żyłki, bo to ona może mi przeszkadzać skręcając plisę, czyli przełożę sobie to, co mam na razie na prowizorycznym łańcuszku, powolutku przełożę na nasz drut. Zauważcie, że tutaj miałam wszystko połączone. Najpierw musimy spruć ten fragment łańcuszka, który jest po prostu zrobiony kawałeczek zabezpieczony, czyli go prujemy tutaj, szukając początku. Możemy sobie pomagać igłą, możemy sobie pomagać ostrym drutem. I mamy. I zobaczcie, że ten łańcuszek nam się pruje. I teraz uwaga, będę go pruła powolutku. Tu mam nitkę początkową. Będę go pruła bardzo powoli, tak, żeby nie przegapić pierwszego oczka. A pierwsze oczko już widzę. Jest tu. Jak go pociągnę, to mi się ciągnie razem z nitką. Więc będę musiała uważać, żeby nie pociągnąć za bardzo. Czyli wkuwam sobie, zobaczcie, że ja wkładam ten drut już na etapie, jak to jest jeszcze na tym prowizorycznym łańcuszku. I pociągam. Gdyby się okazało, że włóczka z prowizorycznego łańcuszka jednak przechodzi mi przez to oczko jakimś cudem, to po prostu wyciągam boczkiem. I znowu wkuwam się w oczko porządnie, nie we włóczkę, tylko w oczko i dopiero podciągam łańcuszek. Czyli nie pruję, a dopiero później wkładam drut, tylko dokładnie w drugą stronę. Najpierw, jeżeli gdzieś zaczepię o włóczkę z łańcuszka, to przestaje mi się chcieć pruć. Czyli muszę uważać, żeby nie we włóczkę z łańcuszka, nie we włóczkę z oczka, tylko w samo oczko. Dlatego też mówiłam, że ta włóczka powinna być bez włosków, bo wtedy nie ma problemów. A wracając, to zauważcie, że prujemy właśnie w takiej kolejności. Najpierw się wkuwam,
później pruje. Nieodwrotnie, szczególnie gdybyśmy miały do czynienia z czymś, co jest śliskie. I oczka zaczynają nam wtedy uciekać. Jak mamy już trochę wprawy, to można to zrobić minimalnie szybciej. Ale nie spieszymy się dla samego spieszenia, żeby nie pogubić oczek. I teraz uwaga. Przeliczymy sobie oczka, które mamy. Ja pamiętam, że nabierałam oczek 25. Na 23 robiłam prawe i 2 potraktowałam jako brzegowe. To zaraz zobaczymy, ile oczek pozbieram tutaj. Ostatnie oczko może być dosyć ścisłe. I wyciągamy sobie. I liczymy. Mam tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. To gdzie jest jedno oczko? Nie zgubiłyśmy nic, bo nic nam się nie pruje, ale to normalne. Zauważcie, że tak naprawdę te oczka to są oczka, które są nitkami między oczkami. Między 25 oczkami mam 24 nitki, czyli wszystko mi się zgadza. Tylko teraz jedna uwaga. Tak normalnie, gdybym chciała robić dalej, to bym się za bardzo nie przejmowała i nawet zrobiła na tych 24 oczkach. Ale my musimy to połączyć z 25 oczkami, które mam tu, czyli zabraknie mi oczka, a na to pozwolić sobie nie mogę. Żeby sobie szybko z tym poradzić, zrobimy coś, co nam doda jedno oczko w sposób szybki i bezproblemowy. Złapię nitkę z boczku. Taką jak najbliżej. Może być ta. I już mam 25 oczek. Tym sposobem nie będzie problemu ani z łączeniem szydełkiem, ani ze zszywaniem, jeżeli chcemy zszywać żywe oczka. Na drucie, na drucie. I teraz osoby, które będą chciały połączyć to szydełkiem, zaraz pokażemy, jak to zrobić, ale teraz jeszcze jedna rzecz, którą musimy sprawdzić. Powinnam mieć, jak sobie ułożę moją plisę równo, czyli nieskręconą, to powinnam mieć czubki drutów w tym samym miejscu, a one nie są u mnie. Czyli za sekundkę je sobie przełożę jeszcze raz tak, żeby oba czubki drutów były w tą samą stronę i uwaga, żeby były w tą stronę, gdzie jest nitka z kłębka nadal nieobcięta. Nie ta końcóweczka z początku, czyli nitka z kłębka. Tu mam dobrze, a tu za sekundkę sobie przełożę w drugą stronę, wykorzystując inny drut, tak, żeby one były w tą samą. I oczywiście, żeby plisa nie była w żaden sposób skrzywiona lub skręcona. Czyli przekładamy i zaraz pokażemy, jak sobie poradzić z zamknięciem szydełkiem, a potem ze zszyciem. To najpierw wersja dla tych, którzy panikują przed zszywaniem żywych oczek. Połączymy to szydełkiem. Żeby to zrobić, to muszę sobie plisy wywinąć tak jakby na lewą stronę. Czyli mam lewe oczka na wierzchu, lewą stronę na wierzchu i łączenie tutaj będzie bardzo proste. Będziemy łapać jedno oczko z dolnego drutu, drugie oczko z górnego drutu, przeciągać przez nie nitkę z kłębka, którą mam tutaj, jeden raz, robić jedno oczko łańcuszka i te oczka zdejmujemy jedno, jedno, bo one już są złapane i później znowu jedno oczko z dolnego, jedno oczko z górnego, przeciągamy przez nie nitkę z kłębka, jedno oczko łańcuszka i tak dalej. Nie będę pokazywać, żeby sobie nie niszczyć oczek. My się zajmiemy w tym momencie pokazaniem, jak to zszyć. Zanim to zrobimy, można to też zrobić zanim zaczniemy szydełkować. Tą nitkę, która była początkiem, zabezpieczymy, żeby nam się oczko nie usiłowało robić coraz większe. Ja sobie sięgnę po inne szydełko, takie, którym jestem w stanie coś zrobić. I teraz jak to zabezpieczymy? Wbiję się pod żeberko lewego oczka bliziutko brzegu, przeciągnę, przeciągnę, dociągnę
pilnując, żeby tutaj oczko było mniej więcej takiej samej wielkości jak pozostałe. Ono teraz nie będzie nam się już rozciągało i od razu brzeg będzie wyglądał lepiej. Będziemy zszywać, musimy mieć nitkę do zszywania. Przy łączeniu szydełkiem nitka cały czas szła z kłębka, przy zszywaniu muszę ją obciąć. Ile? Dużo. Bo będziemy robić oczka, czyli musimy sobie zostawić tyle, żeby nam wystarczyło na zrobienie oczek w całym rządku. Taka zdrowa zasada to jest przełożenie razy 3, bardzo luźno i obcięcie, czyli mniej więcej tyle. Można nawet trochę więcej, obetnę sobie z takim sporym zapasem. I teraz już klamka zapadła, będziemy na pewno zszywać, a jak zszywać, to już za sekundkę. To będziemy zszywać. Zanim zaczniemy zszywać, musimy się upewnić, że nasza plisa dobrze leży, to znaczy, że nie zszyjemy jej poskręcanej. Najłatwiej to zrobić, układając ją jedną na drugiej, jedną część na drugiej, tak jakbym tworzyła obwód. Nic nie jest podkręcane, tak zostaje, tylko nie kładziemy na tej środkowej części, tylko zostawiamy ją sobie z boczku. Kierunek drutów w tamtą stronę, tu pilnujemy, jeżeli plisa jest szersza, to pilnujemy, żeby nam to nie zjechało, albo zabezpieczamy sobie gumkami, recepturkami. Raczej dobrze by było, żeby nie mieć tu żyłki, bo żyłka powoduje, że druty zaczynają nam się układać tak, jak chce żyłka, a nie jak chcemy my. Obcięta nitka już z igłą jest tutaj. To jest końcówka, która nas nie interesuje. I zaczynamy powolutku zszywać. Grafting, czyli zszywanie żywych oczek, zaczyna się zawsze od tego, że zabezpieczamy sobie oczka brzegowe. I teraz zabezpieczenie oczek brzegowych polega na tym, że wbijam się w oczko brzegowe na dole, wbijam się w oczko brzegowe na górze. Uwaga, staramy się nie kaleczyć włóczki. I jeszcze raz wbijam się w oczko brzegowe na dole. Tym sposobem łączę sobie dwie części na dzień dobry tak, żeby mi się nic nie przesuwało. Zauważcie, że wszystko na razie mam na drutach. Żadne oczko z drutu nie zjechało. I teraz będziemy łączyć prawe oczka z prawymi. Jeżeli ktoś ma wzorek, to sugeruję, żeby również połączył to tak, jakby miał same prawe oczka. Na początku i tak miał prawe, bo tak sugerowałam, żeby się dobrze pruł łańcuszek. Na końcu w parzystym rzędzie zrobi lewe, wtedy na wierzchu wyjdą mu prawe i łączy jak prawe z prawymi. Tak będzie prościej dla początkujących. Wersje, gdzie łączymy wzór, oczka różne, prawe i lewe, podam link na stronie, gdyby ktoś chciał sobie utrudnić pracę. My po najmniejszej linii oporu. Uwaga, będziemy zszywać pierwsze oczko. Zaczynamy na dole. Wbijam się w oczko od góry, w pierwsze, w drugie oczko od dołu. Tutaj może być pewien problem, żeby trafić. Tak, próbujemy, naciągamy, żeby trafić rzeczywiście w oczko, a nie we włóczkę. Teraz dokładnie to samo powtarzam na drugim drucie. W pierwsze oczko wbije się od góry, czyli tak. W drugie oczko wbije się od dołu, czyli tak. Pierwsze mogę sobie troszeczkę przesunąć, czyli od dołu do góry. Dociągamy. Teraz uwaga, tu mi się znalazła włóczka. Ona się tu nie powinna znaleźć. Nie powinna się znaleźć na drucie, ale ona za sekundkę nam zniknie, jak zdejmiemy pierwsze oczko. I właśnie, pierwsze oczko możemy zdjąć. I przy okazji tą nitkę, która mi się tu zaplątała, jej nie powinno być. Pierwsze oczko zdjęte. Tutaj też pierwsze oczko zdejmujemy, drugie nie. Dociągamy i znowu robimy to samo. Nitka jest na górze, czyli przechodzę na dół.
w pierwsze oczko od góry i mogę je już zdjąć. Teraz już tak będziemy robić. Uwaga, pilnujemy, żeby nitka nam się nie zaczepiła o żaden drut. W drugie oczko od dołu. To samo powtarzamy teraz na górnym drucie. W pierwsze oczko od góry. Pilnujemy, żeby nitka się nie zaczepiła o drut. I pierwsze oczko zdejmujemy. W drugie oczko od dołu. Dociągamy. Tak dość porządnie. Nitka jest na górze, przechodzę na dół. Znowu to samo. W pierwsze od góry. I mogę je zdjąć, bo tu, w to oczko się już wbijałam dwa razy. Poprzednim razem od dołu, teraz od góry. Czyli od góry i dziękujemy. Od dołu i zostaje na drucie. Pilnujemy właśnie, żeby nam się nitka nie zaczepiła o drut. Dociągam. Nie bardzo, bardzo mocno, ale jednak. Nitkę mam na dole, to idę na górę. W pierwsze oczko od góry, czyli od strony prawych oczek i od razu je zdejmuję. Patrzę, czy mi się nic nie zaczepi, lekko dociągam. W drugie oczko od dołu, czyli od strony lewych oczek. Jak się coś zaczepia, to poprawiamy. Zauważcie, że moja robótka leży. Ja nawet nie usiłuję jej za bardzo podnosić. Lekko dociągamy. Nitka jest na górze, przechodzę na dół. W pierwsze oczko od góry i od razu zdejmuję. W drugie oczko od dołu i zostaję na drucie. Lekko dociągam. Idziemy na górę. Pierwsze oczko od góry zdejmuję. Drugie oczko od dołu. Sprawdzam, czy mi się nic nie zaczepia. Sprawdzam, czy mi nic nie zjeżdża. Ani z przodu, ani z tyłu. Z tyłu to coraz mniejsze prawdopodobieństwo. Nitka na górze, idę na dół. Góra. Zdjęłam. Dół. Góra. Zdjęłam. Dół. Zaczepiła mi się nitka. Od razu ją sprowadzam do odpowiedniego miejsca. Lekko dociągam. Góra, dół. I na górze dokładnie to samo. Góra, dół. Prawe oczka zawsze taką sekwencją. Pierwsze oczko od góry, drugie od dołu. I tak do końca. Na końcu ostatnie oczka z drutu dodatkowo zaplączemy o siebie tak jak oczka na początku i zabezpieczymy nitkę. Spójrzmy, bo już widać, jak wygląda nasze łączenie. Tego łączenia w zasadzie nie widać. Jeżeli któreś oczko wyszło nam nierówne, bo nie dociągnęłyśmy nitki odpowiednio, to sobie dociągamy igłą. Czyli leciutko pociągamy nitkę, tak, żeby ona była idealnie wpasowana w oczka. I śladu nam po tym łączeniu nie zostanie. Czyli łączymy sobie do końca, wbijając się. Od góry zdejmujemy, od dołu. Przechodzimy na drugi drut. Od góry zdejmujemy, od dołu. Pilnujemy, żeby nitka nie pozaczepiała nam się o druty, tylko szła dołem. I tak do samego końca. Nie takie trudne, prawda? Kiedy troszeczkę opanujemy samą zasadę, dla wielu osób może się okazać, że ułożenie robótki jak do cerowania skarpetek albo czegokolwiek innego będzie wygodniejsze niż kiedy robótka leży płasko. Dlaczego? Bo wtedy łatwiej kontrolować naciąg oczka. Zobaczcie, że ja włożyłam sobie palec wskazujący między druty. Te druty tutaj przytrzymuję sobie palcem małym i serdecznym, żeby mi tutaj nic nie zjechało, a one były w jednym miejscu. I zobaczcie, że wtedy ten sposób góra zdejmuje dół i dociągam. I jak dociągam, to widzę, co mi się dzieje z oczkami. I znowu od góry, od dołu i górę od razu zdjęłam. Walczę z tym, żeby wbić się w oczko, a nie we włóczkę. I znowu, jak dociągnę, to widzę, co mi się dzieje z oczkami i czy mam równiutko. To też jest dobry sposób. Ale na początku, te pierwsze 2-3 oczka, dobrze jest zrobić na płasko, żeby zacząć.
Później możemy spokojnie przenieść się właśnie do robienia takiego w sposób, trzymając to w taki sposób, jakbyśmy sobie usiłowały zacerować skarpetkę. To też dobry pomysł, szczególnie, że wtedy, zobaczcie, jak ja to dociągam, to ja od razu widzę, czy oczko, które mi wychodzi, jest odpowiedniej wielkości. Mogę sobie nawet tą nitkę przytrzymać palcem. Spróbujcie, który sposób trzymania będzie dla Was wygodniejszy. Jeden i drugi pozwala na pełną kontrolę. Na płasko jest bezpieczniej, bo nie zgubimy oczek. W ten sposób jest łatwiej, jeżeli chodzi o kontrolowanie naciągu nitki. Na wszelki wypadek ostatnie oczka, które mogą stanowić pewne wyzwanie, czyli tutaj już się powbijałam od góry, zdjęłam od dołu, teraz i zostały mi tu dwa oczka na drucie, na drugim drucie zostanie o jedno więcej, czyli trzy. I znowu, od góry, od dołu, oczywiście od góry od razu zdejmuję, bo tam już były dwie nitki, dociągam, od góry, od dołu, tu będzie tylko jedno oczko, więc już pilnuję tego oczka, żeby mi gdzieś nie odjechało. Dociągam, tą końcówkę dociągamy tak uważnie. Od góry, od dołu, nie zdejmuję tego od dołu. I zobaczcie, że zostało nam, nam na drutach po jednym oczku, czyli od góry, od dołu, od góry, to już nie ma większego znaczenia. Druty przestają nam się przydawać. Dociągam, teraz uwaga, zanim zabezpieczę nitkę, to przyglądam się temu, co mi wyszło. Jest całkiem ok, tu jest jedno oczko, które wyszło troszeczkę za duże, to sobie powolutku przeciągam w stronę brzegu nitki i to się już wyrównało. Zazwyczaj wyrównuje się po kilku przeciągnięciach, bo któreś oczko później jest ściślejsze, jeżeli nie, to ciągniemy do brzegu. Tutaj mamy zabezpieczone i zabezpieczamy już tak na amen, czyli wbijamy się w nitkę pod spodem i teraz jeszcze raz w tą samą nitkę zrobimy już, zaciśniemy włóczkę. Zaciskamy, zostawiamy sobie na razie. Mamy zszytą plisę. Teraz szybko sprawdzamy, czy nam się przypadkiem gdzieś ta plisa nie zwinęła. Zanim zaczniecie zszywać, zanim zaczniecie szydełkować łącząc, trzy razy sprawdźcie, czy się nie zwinęło, bo szczególnie przy kitchenerze, czyli przy graftingu, odkręcanie tego, co przed chwilą zszyłyśmy, bywa trudne. Oczywiście wszystko się da, tylko zaczyna się robić już malusieńki problem. Mamy zszyte. Co to oznacza? Oznacza, że możemy się przygotować do robienia góry sweterka. I teraz wszystkie informacje dotyczące obliczeń oczek, które będziemy nabierać, znajdziecie na stronie. Wszystkie możliwe wariacje na temat tego, w jaki sposób nabrać te oczka, zależnie od tego, ile nam jest potrzebne, to wszystko jest opisane na stronie. Tutaj za sekundę pokażemy tylko, w jaki sposób te oczka nabrać. Przy czym w moim przypadku wymyśliłam sobie, że jednak chcę linię koloru i oczka będę nabierać, tak naprawdę to po tej stronie, czyli tam, gdzie mam pozaznaczane co 10, te oczka będę nabierać kolorem niebieskim, żeby powstała mi jedna, jedyna linia niebieskiego koloru. Co ważne, musimy w tym momencie policzyć sobie oczka i zdecydować, ile dokładnie musimy ich nabrać, żeby pójść w górę. Wszystko, co tego dotyczy, na stronie. Jeszcze raz szybciutko powtórzę to, co jest napisane na stronie, ale tak na wszelki wypadek, żeby nam to zostało. Jeżeli ktoś zszywał żywe oczka i tak naprawdę miejsce zszycia jest dla niego niewidoczne, to może zacząć nabierać oczka dokładnie w miejscu zszycia. I później uznać, że to jest dla nas początek naszego dziergania w rzędach, bo będziemy dziergać w rzędach w dwie strony i to miejsce znajdzie się później na środku przodu, tuż pod biustem. Ale to dlatego, że tu nie ma łączenia. Jeżeli ktoś te oczka łączył szydełkiem, albo z jakiegoś powodu miał pozamykane brzegi i później je zszył, to zrobi troszeczkę inaczej.
to miejsce musi się znaleźć na boku, czyli musi sobie znaleźć środek przodu. Jak to zrobić? Ja za sekundkę opowiem, tak na spokojnie, ale pamiętamy, jeżeli mamy widoczne łączenie plisy, to nie wciskamy go na środek przodu, tylko przekręcamy go, żeby znalazło się na boczku. Ale czy jedna, czy druga wersja, nabieramy oczka. O tych wariacjach na temat nabierania oczek wszystko też znajdziecie na stronie zgodnie z umową. Pokażę Wam po tej stronie, chociaż za sekundkę będę nabierała tam, gdzie mam pozaznaczane co 20 rzędów, ale tu, żeby nam się nie pokazywały te dodatkowe nitki, to pokażę tutaj. Dlatego się upierałyśmy, żeby robić oczka brzegowe jako wbijane jak do przerobienia lewego z nitką z przodu roboty, ale oczko było tylko zdejmowane, a nie przerabiane, żeby wyszedł nam na brzegu ładny łańcuszek. Pod ten łańcuszek będziemy się teraz wbijać i jak się już wbijemy, to ten łańcuszek przejdzie nam na lewą stronę i na tym łączeniu po lewej stronie będzie wyglądał jak ładny, śliczny, estetyczny łańcuszek. Jak nabierać oczka? W moim przypadku po przeliczeniu, to wszystko na stronie, wyszło mi, że muszę zrobić w ten sposób. Wbić się pod oczko łańcuszka, potem przy następnym oczku łańcuszka dwa razy i znowu raz w oczko łańcuszka, dwa razy w oczko łańcuszka. Raz w oczko łańcuszka, cóż za trudny zwrot, i później dwa razy. Jeżeli chcę kolor, to mogę to od razu zrobić kolorem. I w moim przypadku dokładnie tak to zrobię. Mam niebieską nitkę, która u mnie będzie tą plamą koloru. Tak jak powiedziałam, w moim przypadku mogę sobie pozwolić na nabieranie, zaczynanie w miejscu, gdzie skończyłam zszywać, czyli to jest tutaj. I nabieramy sobie zgodnie z tym, co nam wyszło z prostych obliczeń, pod łańcuszek, czyli wbijam się, ten łańcuszek tutaj doskonale widać na brzegu, wbijam się pod oczko łańcuszka i tu zrobię sobie jedno oczko. Teraz uwaga, ja mam dość ostre druty, a mimo to mogę mieć kłopot. Jeżeli się okaże, że jest kłopot z przeciągnięciem włóczki, to bierzemy szydełko i robimy to szydełkiem, wkładając oczka powolutku na drut. Nie sądzę, ale gdyby, to nie walczymy, tylko sobie spokojnie nabieramy szydełkiem. Teraz od razu mam tu jedno oczko, ale ja je sobie tak minimalnie wyciągnę, ono zostaje na drucie. Żeby tutaj się nie działy dziwne rzeczy, to ja sobie od razu zawiążę supełek. To jest początek nabierania, więc mam fragment nitki. Gdybym go nie miała, to sobie zabezpieczamy od razu tą niebieską nitkę, czy białą nitkę, czy jakąkolwiek nitkę, zależnie jakim kolorem dziergamy, po lewej stronie, łapiąc za żeberko. Po co? Żeby nam to pierwsze oczko od razu wychodziło jak należy. I teraz robimy już zgodnie z tym, co mnie wyszło. Wam może wyjść troszeczkę inaczej. Dwa razy pod oczko łańcuszka, tylko teraz uwaga. Jeden raz, a drugi raz muszę się wbić dodatkowo pod jeszcze jedną nitkę niżej, żeby mi wyszły dwa oczka. Kolejne oczko łańcuszka wbijam się pod nie raz, czyli po prostu wbijam się pod spód i robię sobie jedno oczko. Jeżeli się wbijamy we włóczkę, to poprawiamy. Koniecznie, bo tylko wtedy będzie to wyglądać ładnie. Pod następne oczko łańcuszka dwa razy, czyli pierwszy raz wbijam się po prostu pod oczko łańcuszka, a drugi raz, tutaj jest widać takie malusieńkie oczko, to wbijam się w nie, tak żeby złapać i łańcuszek, i to oczko. To zazwyczaj jest trudne, bo tu jest mało miejsca. I znowu oczko łańcuszka i dwa razy pod oczko łańcuszka, raz normalnie, a raz w to malusieńkie oczko, które tutaj jest zaraz za nim. Zobaczcie, co się dzieje przy takim nabieraniu. Pilnujemy, żeby tutaj była równa linia oczek. Czyli żeby nie zjeżdżać oczko niżej, dwa oczka niżej, tylko żeby zawsze wbijać się na tej samej linii.
dosłownie w oczko łańcuszka. To jest jedna rzecz, ale zobaczcie, jak wygląda lewa strona, która też wygląda całkiem ładnie. Ten łańcuszek, który był na boku, teraz zjawi nam się po lewej stronie i jak już będziemy mieć całość, to u mnie wprawdzie będzie kolor, ale będzie to całkiem ładnie wyglądało również z lewej strony, jeżeli kogoś estetyka lewej strony interesuje, a mnie czasami tak. Jak się wbijamy, to sobie musimy ustalić. Ja się wbijam oczko łańcuszka, dwa oczka w łańcuszek. Niektórzy będą się wbijali oczko, oczko, dwa razy w to samo oczko. Oczko, oczko, dwa razy w to samo oczko. Wszystko wyjaśnione na stronie. I w ten sposób ja biegnę dookoła. Teraz uwaga dla osób, które nie chcą tutaj koloru. Jeżeli ktoś nie chce kolorowego paseczka dookoła, to oczka nabiera dokładnie tym samym kolorem, którym był robiony ten pasek, czyli nasza pozioma plisa. Tym sposobem te oczka będą wyglądały jak przedłużenie tej plisy. Co się będzie działo za chwilkę z kolorami, to już jest inna sprawa, ale jeżeli nie chcemy dodatkowego paseczka koloru, to wtedy nabieramy oczka dokładnie tym samym kolorem, w którym jest nasza plisa. I jeszcze jedna uwaga dla tych osób, które połączyły tutaj szydełkiem lub zszyły. Nie polecamy, ale mogło się zdarzyć, że ktoś jednak wybrał takie rozwiązanie. Ta osoba, kiedy nabierze wszystkie oczka dookoła całej plisy, może zaczynać właśnie od tego miejsca, ale później musi na drucie przełożyć sobie oczka tak, żeby znaleźć się na środku przodu. Nitkę można będzie odciąć, bo i tak będziemy za sekundkę wykorzystywać zapewne już inne kolory. Zresztą nie będzie za bardzo innego wyjścia, ale szczególnie jeżeli ktoś będzie chciał zrobić kolorowe plisy, ale pamiętamy, my zaczynamy na środku przodu, bo nie mamy łączenia, które jest widoczne. Jeżeli ono jest widoczne, to niestety, ale musimy przenieść się ze środkiem na środek przodu spod pachy, bo wtedy ten szef powinien się znaleźć pod pachą. To nabieramy sobie powolutku oczka, pilnując, żeby było to nabrane idealnie. I teraz uwaga, jak dochodzimy do takiej nitki, która nam oznaczała nasze co 10, co 20 oczek, to możemy ją już wyjąć, bo ona nam się nie przyda. Ale uwaga, ja ich nie będę wyjmować. Ja tylko je wyjmę tak, żeby nie przeszkadzały mi na brzegu, czyli je sobie wyciągnę delikatnie, żeby nie pociągnąć za dzianinę. Wyjmę sobie nitkę tak, żeby ona mi została, ale nie dotykała brzegu. W ten sposób. Po co? Ponieważ później będzie nam łatwiej, jak będziemy nabierać oczka w dół, będzie nam łatwiej zlokalizować, gdzie jesteśmy. A to się troszeczkę przyda. Te nitki za bardzo nie przeszkadzają, więc niech sobie na razie zostaną. Może później ułatwią nam bardzo pracę.